Zamysł ciała jest wrogi Bogu, gdyż nie poddaje się prawu Bożemu, bo i nie może. List do Rzymian, 8 rozdział, 7 werset. Zależność od Boga to nasza stała konieczność. Nie ma czegoś takiego jak szansa na naprawienie ciała choćby o jeden atom. W czasie niewinności, gdy Adam popadł w grzech, ciało upadło. Bez prawa ciało jest rażąco nieświadome. Pod prawem ciało jest zbuntowane. Nie jest poddane, ani też nie może być. Wprowadźcie ciało pod łaskę, a ono okaże pogardę temu, kto je w łaskę wprowadza. Jeśli umieścicie Ducha Świętego w człowieku, to ciało będzie pożądać przeciwko duchowi. Jeśli umieścicie człowieka w trzecim niebie, to kiedy zejdzie z powrotem, ciało będzie się nadymać z tego powodu. Jak to czytamy w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział, 7 werset. Ciało jest takie samo cały czas. Nigdy nie możemy się usprawiedliwiać. Jeśli jesteśmy na tyle niemądrzy, by zostawić otwarte drzwi, szatan wejdzie. Wtedy może się zdarzyć, że nie będę w stanie pokonać ciała, że nie będzie można go kontrolować. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli zaniedbywałem modlitwę, czytanie Słowa Bożego lub byłem niedbały w jakiś inny sposób, to wtedy, gdy wróg przychodzi, nie mam siły, by mu się sprzeciwić i zostaję pokonany. Patrz, gdzie idziesz, bo inaczej pójdziesz tam, gdzie patrzysz. Jeśli chodzisz niedbale, to będziesz zbierał konsekwencje tych zaniedbań. To tu jest różnica i to bardzo istotna. Jeśli nie chodzę w Duchu Świętym, to moje sumienie nie jest w dobrej kondycji. Wtedy znajdując się w obecności Boga, muszę myśleć o sobie, wstydzę się, nie myślę o Nim, a jestem zmuszony myśleć o sobie w drodze samosądu. I dobrze, że On zmusza mnie do myślenia o sobie w samoosądzaniu. Jeżeli natomiast moje sumienie niczego mi nie zarzuca, nie myślę o sobie, ale jestem wolny, aby być zajęty tylko i wyłącznie Chrystusem, to nie jest tak, że ciało jest lepsze w którejś sytuacji. Nie jest. Jestem praktycznie oczyszczony i mam dobre sumienie, a kiedy wchodzę do Bożej obecności, mogę skierować moje serce na Pana i to jest wielkie błogosławieństwo. To jest komunia z Panem Jezusem. Tu właśnie leży prawdziwa różnica pomiędzy człowiekiem, który chodzi w mocy Słowa Bożego i w ciągłej zależności od Pana, a takim, który nie korzysta z tej wolności dzieci Bożych. Zamysł ciała jest wrogi Bogu, gdyż nie poddaje się prawu Bożemu, bo i nie może. List do Rzymian, 8 rozdział, 7 werset.